Witam wszystkich w materiałie z przygotowania mojego drugiego ginianego czajniczka. Czajniczek zakupiłem już dość dawno temu, bo ponad rok temu czasu i przez cały ten czas czekał sobie aż nabiorę trochę więcej doświadczenia z hejbatami i ja zdecyduję się jaką hejbatę będę chciał sobie na nim podchodować. No i teraz w końcu przyszedł nad czas. Zdecydowałem, że w tym czajniczku będę chciał sobie podchodować go na jasne ujągi, z którymi co prawda w tej chwili jeszcze z takiego doświadczenia nie mam, a i mimo to tak właśnie zdecydowałem. No i dzisiaj sobie go przygotujemy. Czy to jest ja sobie go przygotuję i powiem Wam tutaj. Jak to wszystko przebiegało? W tym momencie, cajniczek jest taki właściwie, w jakim stanie go zakupiłem. W środku, ma dość dużo zapachu ginki, takiej bardzo zimistej ginki. No i także w środku widać, że ma bardzo dużo różnych pyłków. Takie białawe, połyskujące pyłki się tutaj w środku przewijają. A więc trzeba go przepukać, trzeba go wymyć i najlepiej trzeba go też wygotować. I w tym przypadku. To w jaki sposób go przygotuję, to w pierwszej kolejności przepłukam go po prostu zimną wodą z tych wszystkich tutaj pyłków. Następnie pogotuję go chwilę w wodze w gainku, a następnie wygotuję go jeszcze w hejbacze. Nie przez jakiś zbyt długi czas, a i ja po prostu chwilę go z hejbatą pogotuję i zobaczę, jak to tutaj się zachowa. Nie jestem także pewien dokładnie ile ten czaniczek ma mililitrów. Wydaje mi się, że ma on coś około 300, a ja nie jestem pewien jego pojemności, a więc to sobie też za chwilę wymierzę, sprawdzę je dokładnie ma i też wam to wszystko za chwilę powiem. Hodowie jego jest od hejbaty Chanpin Suisen jasnego Ujonga, a następnie przez późniejszy czas zobaczę co jeszcze w nim będę sobie. Także w Can Pinsujent sobie go za chwilę wygotuje. No i widzimy że za chwilę po całym tym piocese i jeszcze wam kilka słów tutaj powiem.